Szanowni Państwo, znajdujemy się na naszej pięknej arenie w Sanoku, na której od poniedziałku trenuje reprezentacja Polski w wyścigach szybkim. Z nami dyrektor Mosiru, pan Tomasz Lasyk. Panie dyrektorze, kilka słów na temat właśnie reprezentacji, co tutaj się dzisiaj dzieje. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy tutaj trening pierwszej kadry łyżwiarzy szybkich i jest nam niezmiernie miło, że wybrali obiekty Mosiru, docenili piękno tego obiektu, chwalą, że jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, że jest dobrze przygotowany lód i dlatego właśnie wybrali arenę Sanok. Czyli reprezentacja polska jest bardzo z tego zadowolona, z pobytu tutaj u nas w Sanoku. Dokładnie tak. I reprezentacja, ale my, jako pracownicy, myślę, że również mieszkańcy też są zadowoleni, że właśnie kadra wybrała nasze obiekty. Jest z nami reprezentant Polski Piotr Michalski. Piotr jest rodowitym Sanoczaninem i, słuchajcie, razem z reprezentacją Polski trenują właśnie tutaj u nas na arenie w Sanoku. Piotrze, jak wam się trenuje? W Sanoku jak zwykle bardzo dobrze. My zawsze możemy liczyć na dobre warunki tutaj na arenie. Trochę może jestem stronniczy, ale to nie jest tylko mój głos, tylko też innych zawodników, nie tylko z długiego toru, ale też z krótkiego, którzy jakby jeżdżą tylko na takim lodowisku, więc mówią, że zawsze na Sanok można liczyć. Dlatego wybraliście tutaj nasz Sanok. Tak, no myślę, że... I my staraliśmy się do Sanoka przyjechać Sanok też. Sanok starał się nas ugościć bardzo dobrze i naprawdę nie mamy absolutnie na co narzekać. Trenujemy co prawda tylko tydzień, ale wykorzystaliśmy to w 100%. A propos treningów, trenujecie już od maja, tak? tak na, że to nazwę na pełnej parze, tak? No tak, od maja już trenujemy mocno i teraz powolutku kończymy ten właśnie ciężki okres przygotowań, ciężki i żmudny. I powolutku będziemy schodzić z obciążenia i mam nadzieję nabierać prędkości. Jesteście podzieleni na trzy jakby kadry, tak? Jedna kadra w Sanoku, druga kadra w Tomaszowie Mazowieckim i trzecia kadra wyjechała za granicę. Tak, aktualnie kadra długodystansowców jest we Francji, właśnie też kończą obóz teraz. My sprinterzy zostaliśmy w Sanoku, no i też kadra jest juniorów, młodzieżowców w Tomaszowie zwykle cały czas. W sumie sport od zawsze w waszej rodzinie. Tak Tato trenował, czy zaraziłeś się tym sportem też od Taty troszeczkę i poszedłeś w tym kierunku? Tato, co prawda na łyżwach nie jeździł nigdy, ale aktywny jest cały czas. Rodzeństwo próbowało na łyżwach. No i tak, tak się złożyło, że ja jednak już w tych łyżwach zostałem na długo. No i myślę, że jeszcze z niejednym sukcesem wrócę do Sonoka. No, mamy tego nadzieję. Jakie plany najbliższe na przyszłość? Z czym wiążesz ogólnie swoją przyszłość tutaj, prawda? Z tym łyżwiarstwem czy coś jeszcze między innymi? Nie, na razie skupiam tylko na wiarstwie i mam nadzieję, że na następnych igrzyskach będę mógł reprezentować też Sanok. Ale jeszcze do tego chwilkę czasu i mamy dużo czasu do trenowania, także mam nadzieję, że będę gotowy. Igrzyska w 2022, tak? Chyba tak. tak. <laughs> Chyba tak. To życzymy Ci wszystkiego dobrego oczywiście i samych sukcesów, prawda? No bo to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad.